Kolejne dwie jednostki z terenu gminy Myślenice mają powody do radości. Pod koniec marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach odbyło się bowiem wręczenie promes na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym dla OSP Poręba i OSP Myślenice Śródmieście. Zarówno na zakup wozu strażackiego dla OSP Myślenice Śródmieście, jak i dla OSP Poręba zapewnione zostało finansowanie w kwocie 400 tysięcy złotych, przy czym 200 tysięcy złotych to środki własne jednostek i wsparcie z budżetu gminy Myślenice. Natomiast pozostałe 200 tysięcy złotych zapewnia Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. OSP Poręba czeka na nowy, lekki wóz strażacki. Dotychczasowo mieliśmy Forda Transita, jeździliśmy nim przez 20 lat. 20 lat służył naszej jednostce, ale przyszedł już czas, żeby zastąpić go czymś mocniejszym, z napędem, bo tutaj, jak wiecie Państwo, nasze tereny są bardzo górzyste, mamy dużo szlaków rowerowych, ścieżek, szlaków turystycznych, gdzie potrzeba nieraz szybko dojechać. Niestety nasz Ford nie spełnia tych wymagań. Mamy też na wyposażeniu kłada z przyczepą ratowniczą, dlatego też potrzeba, żeby samochód był mocniejszy, żeby można było pociągnąć tą przyczepę, a na nim kłada. Już od 3 lat tak naprawdę nosimy się z zamiarem zmiany naszego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego. No, dotychczas i pandemia, i tutaj wojna na Ukrainie troszeczkę niestety przeszkodziła nam w naszych staraniach, ale teraz jest szansa, jest nadzieja. Pomoc tutaj ogromna samorządu, parlamentarzystów, miasta i gminy Myślenice oraz tutaj wsparcie też komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Myślę, że pozwoli nam, aby ten cel osiągnąć. OSP Myślenice Śródmieście obchodzi w tym roku jubileusz 150-lecia istnienia. Najlepszym prezentem byłby zatem lekki wóz ratowniczo-gaśniczy. Fundusze, które otrzymaliśmy 23 marca, w kwocie 400 tysięcy złotych zostaną przekazane na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki. Nowy samochód będzie wyposażony m.in. w wysokociśnieniowe urządzenie do gaszenia instalacji fotowoltaicznych i samochodów elektrycznych oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który będzie służył do codziennych wyjazdów do zdarzeń na rejonie naszego działania. Nasza jednostka wykonuje około 100 wyjazdów w ciągu roku. Część wyjazdów jest oczywiście do pożarów, większość wyjazdów do zagrożeń miejscowych, wypadków samochodowych. Jesteśmy też na zabezpieczeniu rejonu powiatu, podczas gdy Państwowa Straż Pożarna wyjeżdża do akcji większych. Potrzeba lekkiego, nowego samochodu wynikła z tego, że coraz bardziej są skomplikowane akcje ratowniczo-gaśnicze w naszej jednostce. No oczywiście powstały instalacje fotowoltaiczne i też samochody elektryczne. I też nasz stary, lekki Ford samochód ma 20 lat i nie spełnia już wymagań na naszej jednostce. W tym roku nasza jednostka obchodzi 150-lecie powstania. Planujemy obchody w miesiącu wrześniu. Chcielibyśmy oczywiście, żeby tak samo przy tej okazji odbyło się przekazanie nowego lekkiego samochodu do naszej jednostki i uroczysty apel odbędzie się na Myślenickim Rynku. Już teraz wszystkich zapraszamy na obchody naszej uroczystości. Chociaż w strugach deszczu, to i tak w ochoczych, świątecznych nastrojach mieszkańcy i goście gminy Myślenice spędzili popołudnie niedzieli Męki Pańskiej. W Myślenickim Rynku odbył się bowiem tradycyjny już konkurs palm wielkanocnych, a także kiermasz rękodzieła i świątecznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń. Mamy żurek na serwatce, bardzo pyszny, gorący. Mamy smalczyk, wiejskie chleby, babeczki mamy. Mamy boczki, wędzonki, boczki, schaby, szynkę, mamy mazurki, serniczki. Różnorodne smaki i zapachy unosiły się w powietrzu, kusząc na tyle, że nawet parasol i ulewny deszcz nie przeszkadzał, aby ich spróbować. My spróbowaliśmy chrzanówki z Jawornika i naprawdę bardzo dobra i polecamy, naprawdę. I na razie tyle, no będziemy sobie chodzić i sprawdzać, gdzie co jest, na jakim kiermaszu. A dlaczego dzisiaj przyszliście pomimo tej brzydkiej pogody tutaj do Myślenickiego Rynku? Co was skusiło? Znaczy ja myślę, że konkurs palm to jest taka tradycja i zawsze co roku tutaj jesteśmy. No i w tym roku mimo pogody też postanowiliśmy przyjść. Super pomysł.
cieszymy się bardzo, że możemy brać udział w takim. Żeby dziękujemy. Pogoda była, to było. Tak, żeby pogoda, no, żeby pogoda, ale no to już siła wyższa. W Niedzielę Palmową w Myślenickim Rynku dopisali także oczywiście twórcy palm. Tradycja. Rok w rok są urządzane te konkursy palm. Mamy wnuki, to bierzemy udział z wnukami. Przede wszystkim dla nich to też robimy, żeby tą tradycję kultywować i przekazywać najmłodszym, żeby oni kiedyś mając swoje dzieci, swoje wnuki też robili to, co staramy się im wpajać, że jest to wielka tradycja wielkanocna. Jaką palmę Państwo dzisiaj przygotowali wspólnie z wnukami? Tradycyjną palmę z krepiny, bibuły i oczywiście buchszpanu. Ale dobieraliśmy kolory i kwiaty, także uczyliśmy się przy okazji też robienia kwiatów z krepiny. Chociaż jury jak zawsze miało trudny orzech do zgryzienia, to finalnie udało się wybrać zwycięzców w kilku kategoriach. Jesteśmy godni podziwu, ponieważ mimo aury tych palm zgłosiło się mnóstwo, one wszystkie były piękne. Było niesamowicie trudno wybrać te pierwsze trzy miejsca, jak zwykle trzeba było iść na kompromis. Natomiast to, co nas bardzo, bardzo cieszy, to to, że ta frekwencja nie ubywa mimo aury. Justyna Tyrka, zapraszamy Justynę Tyrkę. Które Tyrkę. Wybraliśmy. Przygotuje się Wiktoria Depta. Taką różnorodność wykonania, ale najważniejsze to, że były wykonane ręcznie. I zapraszam. Czas oczekiwania na decyzję jury umilała Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice. Spotkanie w Myślenickim Rynku miało także wymiar charytatywny. Stowarzyszenie Bądźmy Razem zorganizowało kiermasz ciast i ozdób wielkanocnych na rzecz leczenia i rehabilitacji pozostającego w śpiączce mieszkańca Myślenic Grzegorza Proszkowca. Wydarzenie zorganizowali Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddział Myślenice, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gmina Myślenice. Pozdrawiamy serdecznie mieszkańców Myślenic, gminy i Zawady, naszej miejscowości. Zdrowo i sportowo w gminie Myślenice. To projekt polegający na organizacji i przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się w budynku hali sportowej na Myślenickim Zarabiu. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, to jest od godziny 16 do 18. Są to zajęcia przede wszystkim korekcyjne, zwracając uwagę na postawę dzieci, zachęcając dzieci przede wszystkim do uprawiania sportu i do aktywności ruchowej. Całkowita wartość dodatkowych zajęć wyniesie 27 200 zł. To pierwszy tego typu projekt realizowany przez gminę Myślenice. Zajęcia, które odbywają się w ramach tego projektu, są to zajęcia nieodpłatne. Wszystkie informacje można uzyskać w szkołach podstawowych. Tylko dla romantyków. Idę, bo szukam nadziei. Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna ekstremalna droga krzyżowa, która wzorem lat ubiegłych zgromadziła także pątników wyruszających na EDK z Myślenic. Przed zmierzeniem się z duchowo-fizycznym wyzwaniem wierni zgromadzili się na mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. Kochani, zazdroszczę Wam tego dzisiejszego, tej wieczornej wyprawy, tej nocnej przeprawy. Życzę Wam, abyście nie tylko dotarli do celu, ale byście przede wszystkim spotkali tego, który z wami będzie podążał. Abyście doświadczyli Jego obecności i aby łzy u kresu drogi nie były tylko łzami szczęścia, że jestem u celu, ale były łzami radości i szczęścia ze spotkania Pana i przeżycia prawdziwej z Nim przygody. Z Myślenic można było wyruszyć na 7 tras ekstremalnej drogi krzyżowej, prowadzących m.in. do Kalwarii Zebrzydowskiej, Szczyżyca czy Ludźmierza. Ciężko będzie. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Myślenice. Święta Wielkiej Nocy to piękny, symboliczny czas. Celebrujmy razem zmartwychwstanie Pańskie, zwycięstwo Chrystusa nad złem i śmiercią. Niech te najważniejsze wydarzenia dla chrześcijan wypełnią nasze serca wiarą, nadzieją i pokojem. Pokojem,
którego tak bardzo wszyscy potrzebujemy. Życzę radosnej i spokojnej Wielkanocy, spędzonej przy wspólnym stole. Wesołego Alleluja!